Poland played against Sweden this afternoon and lost 6-1. And we got Aleksander Hamrol with us, and we also get help with the translation. You scored an early goal out there, and then Sweden scored 6 in a row. How was the game? Najpierw strzeliliśmy bramkę, następnie Szwecja strzeliła nam 6. Jak wyglądał mecz? Jak przebiegał mecz? Myślę, że wyszedł on nam bardzo dobrze. Wszyscy zagrali w miarę dobrze. Jesteśmy zadowoleni z wyniku. I think it was so great. We are poor of the score, and I think everything was like we wanted to do. So even if you lost the game, there is some parts in the game that you are comfortable with standing here after. Nawet jeżeli przegraliśmy mecz, to możemy być zadowoleni z tego, jak graliśmy. Myślę, że tak. 6-1 z mistrzami świata to dobry wynik. Yes, of course, 6-1 with world champion, I think it's so great. What is especially good with Sweden that makes it hard to play against them? Co specjalnie sprawiło nam trudności z grania ze Szwecją? Myślę, że rozegranie piłeczki, grali bardzo twardo, no i był to ciężki mecz. I think passing the ball, because they played so great, and it was a hard match. And tomorrow you will face Norway in your last group stage game. What do you think about that game? Jutro zagramy z Norwegią ostatni mecz w grupie. Co sądzisz na temat tego meczu? No, jest to dla nas ważny mecz. Bardzo chcemy go wygrać, żeby zająć 5. miejsce, a nie walczyć o utrzymanie w dywizji. We wanted to win it because we want to play for 5th place, not for not final of losers to B division.